deska na stole. Ale tak. A wuj Olek nie siedział, stał albo chodził. O! Walizka na stole? Nie! Nie, nie, nie! Walizka na szafie! A dziadek na szafie! A dziadek krzesło! Dziadek nie siedział! Nie chodził, nie krzesło! Dziadek! Ale nie chodził, nie stał! Dziadek leżał! Leżał! Leżał na krzesło! Ale dziadek z głową! Dziadek z głową na krzesło! Ale dziadek z głową! Ubezgłowia! Ubez! Dziadek z głową na krzesło! Ale dziadek! Krzesło! O! O! Ciotka Nanika na krześle koło szafy, czyli było krzesło i stał stół! I jaki stół? No ten stół! Co stał tu? Gdzie? No, ten mój stół! Tu? Tu nie stał żaden stół! To nie. Stołu nie było? Tu nie było stołu! Nie, dziadek z głową u bezgłowia to by... A to babka koło... A, babka! A dziadek z głową... Babka koło dziadka. Ale z czym babka koło dziadka? O, ciotka Józka. Józka? Ciotka. Józki tu nie było. Nie, nie. Gdyby była ciotka Józka, to byłaby ciotka Marka. Ale Józki nie ma. A Mańka? Gdyby była ciotka Marka, też, to byłaby ciotka Józka. O! To walizka. Nie nasza. Ale babka koło dziadka. Z czym? A. 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 O. O. Karol. 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 Okno. A. Było. A drzwi? Nie. Były. Tylko, że okno. A, stało tu. Tak. Naprzeciwko drzwi stało okno. Tu. O. Okno. Bo jak wuj Karol wchodził i stawał naprzeciwko okna, to z tyłu za plecami miał drzwi. Nie? Jak wuj Olek wychodził. A miał ten zwyczaj, to drzwi były naprzeciwko, a okno z tyłu było. A za oknem? Za oknem. A był zmrok albo świt? Był świt, a potem zmrok. Ale okno było. Bo drzwi były. A nikogo nie było za oknem. I nie ma nikogo za oknem. Okno było. Ale ciebie tu nie było. Mnie tu? Nie było? Nie. Karol, to ciebie tu też nie było. Mnie tutaj nie było. Karol! Ole! Karol! Ole! Mnie tu nie było. I mnie tutaj nie było. Karol! Ole! I tutaj nas nie było. A, ole! Babka? Babka z czym? Z czym babka? Ole! Syn głosy wsiądzi przy portu.
Marian Cantor. Marian Cantor. Marian Cantor, czy masz dobrą, a nieprzymuszoną wolę? Tę oto Helenę Berger, którą tu przed sobą widzisz, za małżonkę sobie pojąć. Mam. Mam. O.
Także i ty, Heleno Berger. Czy masz dobrą, a nieprzymuszoną wolę tego oto Mariana Kantora, którego tu przed sobą widzisz, za małżonka sobie pojąć? No. Ja, Marian Kantor, biorę sobie ciebie, Heleno Berger, za małżonkę i ślubuję ci wiarę, uczciwość i posłuszeństwo, abyście nie opuszczać do śmierci. Tak mi to pomóż, Panie Boże, wszechmogący, i w trójce świętej. Ja, Helena Berger, biorę sobie ciebie, Marianie, za małżonka i ślubuję ci wiarę, uczciwość i posłuszeństwo, ażeście nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w Trójcy Święty, Jedyny i Wszyscy Święci. Amen. Cicho! Przestań jęczeć! Cicho!
siebie. Siąść! Wyjść! Będę na nogu. Koniec z tym. A, tu mam drzwi. Opuszczam was na zawsze. Adaś! Drzwi! No to zdecyduj się w końcu i wyjdź. To robię. Adaś. Nie ma. No nie robię. No nie ma. Znowu ty! Przez ciebie te wszystkie awantury! Siąść! Wyjść! Będę na nogu! Koniec z tym! Józka! Poszedł! No poszedł już, poszedł! Opuszczam was na zawsze! Adaś! Drzwi! No to zdecyduj się, raz. To robię! Adaś! To są drzwi wujka Olka, a ja jestem Karol. Karol wychodzi Karola drzwiami. No, zawsze. Połóż go tam, gdzie leżał. Wydaś się. Samodnie wstyd. No. A, to znowu ty! Przez ciebie te awantury w domu. Siąść wy! Połóż go tam, gdzie leżał. Idę na luk. Koniec z tym. Tu mam drzwi. Tam na Józka, poszedł. No poszedł już, poszedł. Opuszczam was na zawsze. Adaś, drzwi. No to zdecyduj się wreszcie. Nie podjudzaj. Adaś, wychodzę, a to są drzwi wejściowe. Karola. I Karola, no przynieśmy ci. Siąść wyjść! A ten to kto? A to jest Marian od Helki. Idę na rąk. No nie. Opuszczam was na zawsze. Adaś, drzwi. No to może zdecyduj się w końcu i wyjdź. Adaś, na zawsze wychodzę głównymi drzwiami. Raz na zawsze. Przynieś główne. Będę na lodu. A ta to kto? To jest Helka od Mariana. A idę na a gdzie jest ta kartka? Kartka? To wczoraj przyszła, co było napisane, że Marian poległ. Oleg, Marian poległ? Na kartce było, ale na gdzie jest kartka? Ale gdzie ta kartka? Co przyszła wczoraj? Wczoraj? A gdzie ta kartka? Cicho, bo mój Stasio idzie. Mój Stasio wróci. Zawszony. Obdarty z Kataryną. Do nas. Nasz Stasio. Helka mówiła, że miał. Dało mu się posadę, a w posagu Helka przyjdzie.
Wszystko! Łańcuchy, wszystko! Całym metalowym osiężny kołdry utykowane, materace, z krótkiego włosia, dwa. A dwie szafy z lustrem? Prania zdobowa jeszcze dwa. Dwa dywaniki! Etażerka bambusowa, serwis do kompotu na 12 osób, serwis porcelany na 12 osób. Koszule, bieliznę, kołnierzy, kompotiery! Ubranie czarne, zegarek! Kopelka duka, to by się podawało! A czarne buty na obstalunek? A co on miał? On nic nie miał, bo to była biga z miasta! Nic nie miał! Proszę, nie ma skorpionów, to ja nie dzieje, ani skorpiony się da. Ja taki chłopka, to będzie no macie, bo na skorpiony się. Bezcześnić, zelżyć, obróć, naprzód i wyrzucić. Było rano, kiedy wyszedł Piłat i spytał, czy ty jesteś królem żydowskim? A oni wołali! Bluźni! Bluźni! Winien jest śmierć! Co wam uczynił ten człowiek? Bili go! Po głowie chodali! I ponelka! I pluli! I po brzuchu! Oj, Helka, Helka! Widna Helka! Ale nikt cię z nas już nie pożałuje, bo chyba ty nie jesteś bez winy. I chyba twoje sumienie. Józka, a co to było między nią a twoim Olkiem? Helka, to ona musiała zawinić. Ale, która siedzisz cicho, no? Wyszydzić, bezcześcić, obróć, napróć i wyrzucić. Było rano, kiedy wyszedł Piłat i kazał go biczować. I włożyli mu tę oto cierniową koronę na głowę. I wołali! Thank you.
szafa. Józka, Majka, Helka, zostań. Został. Kapelusz, 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 kapelusz na głowie. Bez kapelusza? Palto, palto na marynarce, w braku marynarki, palto na kamizelce, ale bez. Palta. Pod pańtę kamizelka, kamizelka pod marynarką, ale z bratu marynarki, pod palcem, ale bez kamizelki. No, zostaje. Też zostaje. Ja to wychodzę. Kapelusz, kapelusz, kapelusz na głowie. Bez kapelusza. Kapelusz. Palto, palto na marynarce, z braku marynarki, palto na kamizelce. Bez palca, w kamizelce, pod palcem kamizelka. Kamizelka pod marynarką, z braku marynarki kamizelka pod palcem. Bez kamizelki. Ale w palce, wychodzę. Też wychodzę. O, było rano, kiedy wyszedł Piłat i spytał, czy ty jesteś królem żydowskim? A oni wołali! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Po
teraz jakaś łapka, skoro jest jeden pierdolony. Jedna, wujowe skurwy. Brać. Brać? Dwóch. Jeden fałszyw. Sprawa manki. Prawka manki. Dwóch. Który? Dobry. Też. To fałszywy to? Depnąć. Depnąć? Dobrze. Właśnie. A to ręka. Od pasa w górę. Fałszywy. Fa. To. Ale jeden fałszywy. Tu mam nogę. Od pasa. Good.
chodził, chodził. Jeden chodził i chodził. A nie, 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 nie. Ale jeden fałszywy. Głowa. O, głowa. Tu, prawo. Idzie, idzie. O, nie, nie. Patrzcie, to co? Co on mówi? To jeden w lewo. Ale kto? Idzie. Tam łypie w złoczki. Co? Fałszywy? To. Aha, to nie jest. Ale ręka, noga, głowa. Kapelusz. Bez kapelusza. Bez kapelusza. Thank you.
powołany. Adaś zmobilizowany. Jeszcze nie bohater, ale to już jest bohaterstwo. Co ja mówię, to już jest bohater, nasza duma niezwyciężona, nasz Adaś. Zobaczyłam, jak środkiem nieba lecący orzeł głosem donośnym wołał: biada, biada, biada! Nasz Adaś, nasza ojczyzna, nasz cesarz, nasz pan! Ej, to trzeba go jakoś wylawirować, wykombinować, wymyślić coś. Jakby sobie w domu przez okno coś tam, albo w ogródku te kwiatki. A najlepiej to nie wychylać się. Nie, 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 najlepiej to wyszukać choroby. Może żylaki? Tak, on ma żylaki, jemu każą umierać. Kto każe? Kto ma prawo kazać latka? My piersiami, my własnymi, my piersza pod sztandarami, na kartach historii Adaś zwycięża. Z tego dymu wyszły szarańcze, którym była dana moc. Ale dalej żelawirować, kombinować się, do łóżka, do szpitala pod kołdrę symulować, a symulować tyfusem, ratować, albo potem amputacja. Co? Może bez głowy, może bez nogi, może całkiem bez niczego? Całkiem umarły, poległy w ziemi, wymieszany, pogrzebany nasz Adam. Pod sztandarami! Na kartach historii, a na wojnie żylaki nie odgrywają najmniejszej roli. A Adaś zwycięża. Adasiu! Adasiu! Adaś! 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 Oh.
prawdziwy, to nie nasz mur. A dlaczego my mamy żałować jakiegoś takiego podstawionego, podrzuconego, a nie naszego wuja? Tu nasz dorodzic, konie wieranny. Na zawsze w naszej pamięci wieczne odpoczywanie niech ci wiele nie będzie. Święty, 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 nie pozwoli do korby. Nasze na wierzchu idzie cały. Nieuszkodzony idzie cały. Miał ci ciąć więcej, mieć święce, palić święty, jak oni nie wyręczą i obracają po śmierci, jak im się żywi. Na wierzchu! Boże, wierz, podamy wieńcem, rady, rzadu, że wymycha się, kręci. Rytacze, rodzina! Tu nasz dobrodzic! Na zawsze w naszej pamięci wieczne odpoczywanie. Święty, święty, palić święty. Podłota rodzina! Karol, do korby, do korby, nasze na wierzchu! Nasze musimy! Idzie cały nieuszkodzony! Znaczy dobra rodzinka! Przepadła jeszcze nie zrozumiemy, bo mamy dzieńce, kwiaty za duszę nasze! Olek, kłęcz, kłęcz! Tak, to nie nasz! Pogrzebiemy! Nie nasz! Ale za duszę! Yeah.
schad rebe geit, scha 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 vam rebe steit, scha 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 vam rebe steit, der schames vader dir in der rebe zin, oi is du ser rebe zin, oi 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 oi. Sha sha sha, bam rebe steit. Sha sha sha, bam rebe.